taki pogląd właśnie na sprawę malwareu, jeżeli uważaliście, że są to idealne i doskonale działające maszynki do niszczenia waszego systemu, no to czas to zmienić. Naszym pierwszym bohaterem jest GetCollect. Pojawiał się on w sieci także pod nazwami jako Blisp, Multimedia Trojan, Trojan Multimedialny, tak? Czym jest GetCollect? GetCollect jest Trojanem, pojawił on się rok temu, rok 2008, lipiec. Jego głównym celem jest infekcja plików multimedialnych, MP2, MP3, WMA, WMV. Jeżeli chodzi o pliki MP3 i MP2, to na początku, na wstępie odbywała się konwersja do formatu ASV i dopiero wtedy Trojan dokonywał infekcji. W jaki sposób dokonywał infekcji? To było to proste dodanie skryptu URL and exit z dwoma parametrami, o ile dobrze pamiętam. Jeden parametr to było opóźnienie, po którym miał się pojawić message box, a drugi to URL do pliku, który miał być ściągnięty. I oczywiście tylko i wyłącznie Windows Media Player obsługuje tego typu skrypty w plikach ASV. Czyli jeżeli osoba korzysta z Windows Media Player, odtwarza zainfekowany plik na swoim komputerze, to po 10 sekundach odtwarzania swojego ulubionego kawałka pojawiał się komunikat, że należy pobrać dodatkowy kodek. Oczywiście to nie był dodatkowy kodek, tylko dodatkowy moduł Trojana, który był bodajże backdoorem. Tyle o ogólnym sposobie działania. Błędy związane z ogólną koncepcją, jakie tutaj się pojawiają w tym Trojanie. A czyli akurat tutaj te dwa punkty, te dwie kwestie nie są takimi błędami. Tylko wspomnę o nich w ramach ciekawostki, bo to są dosyć takie delikatnie kontrowersyjne kwestie, także teraz jakoś tak strasznie tego mocno się nie będę trzepiał, nie będziemy tutaj oglądać kodu. Silnik wyszukujący pliki oparte na rekurencji. No tak jak powiedziałem, Trojan ten zajmował się infekcją plików multimedialnych, no czyli jak można się domyślić, na początku trzeba te pliki znaleźć. No ja po prostu postanowił ten silnik zaimplementować w sposób rekurencyjny. No jeżeli ktoś programuje z Państwa, programował, nawet nie trzeba być jakimś specjalistą i znawcą, no to wiadomo, że rekurencja nie jest tutaj najlepszym wyborem. Dodatkowo autor tutaj ograniczył głębokość stosu katalogów do 30, także jeżeli na przykład mamy głębokość stosu katalogu 31 i tam mamy swoje pliki multimedialne, no to te pliki nie zostaną zainfekowane. No tylko teraz jest pytanie, komu należy pogratulować, autorowi Trojana czy użytkownikowi, który tworzy taki głęboki stos katalogu. Jeżeli chodzi o wyłączanie obsługi skryptów na zainfekowanie maszyny, no to jest dosyć zabawna kwestia, ale jak to na początku zauważyłem w kodzie, to pomyślałem, no świetnie, genialny pomysł. A po prostu te skrypty, które są dodawane do zainfekowanych plików, ich obsługę przez Windows Media Player można wyłączyć w rejestrze. I to właśnie robi autor. Czy ktoś ma pomysł, dlaczego on tak zrobił? Moja teoria jest taka, że autor chciał ukryć jakikolwiek wpływ działania tego egzeka na system. Czyli tak naprawdę ograniczył sobie ilość osób, które zostaną zainfekowane backdoorem. No ale wiadomo, przez to osoba, która odpaliła egzeka, który infekuje tylko i wyłącznie te pliki, no może się w ogóle nie spostrzec, że cokolwiek stało się w systemie. No inaczej zauważyłaby to, że nigdy żadne okienko przy słuchaniu jakiejś ulubionej MP3 w Windows Media Playerze wyskakiwało. Niepaństwo w kodzie. No tutaj już ewidentny błąd, ewidentne błędy tak naprawdę, bo identyczny typ błędu pojawiający się w dwóch funkcjach. Autor inicjalizuje tablicę w pierwszym czy tam drugim przypadku bodajże tylko i wyłącznie inicjalizuje dwa elementy, w kolejnym tam bodajże 10, a iteruje po o wiele większym zakresie. I to teraz sobie zobaczymy na demku.
Okej. No tutaj znajdujemy się w funkcji, która związana jest z infekcją, plików w katalogach specjalnych. Tutaj widzimy inicjalizację tablicy z stałymi CICDS, czyli to są Content Special Item ID List. No to są takie stałe, które podajemy do funkcji SHGetPath. I ta funkcja zamienia taką stałą na ścieżkę do tego katalogu specjalnego. No, w takim katalogu specjalnym będzie na przykład właśnie My Music, My Video i tak dalej. Widzimy tu właśnie inicjalizację. Wrzuciliśmy tam około 11 elementów, a jak widzimy tutaj warunek pętli, sprawdzane jest, czy counter nie przekroczył zakresu 44. No, czyli tak naprawdę iterujemy po 11 elemencie. Pobierane są z tablicy wartości losowe, które są na stosie. Ta sama historia powtarza się w drugiej funkcji związanej z modyfikacją konfiguracji Winampa. No widzimy, tylko dwa elementy zostały zainicjalizowane z tablicy. Iterujemy po 8 elementach. Czyli tak naprawdę 6 elementów jest zupełnie losowych, pobranych ze stosu i one trafiają jako argument do funkcji SHGET w path. Kolekcjonowanie informacji o ilości przeskanowanych plików. No tak jak powiedziałem, pojawiają się tu też takie fragmenty kodu, które jak najbardziej były użyteczne przy debugowaniu, testowaniu Toriana, no ale nie powinny one już się znaleźć w końcowej wersji. No, mogłyby się znaleźć, jeżeli były w jakiś sposób wykorzystane. No jeżeli jak pierwszy raz zobaczyłem te fragmenty kodu, to pomyślałem, no trzeba się spodziewać na koniec jakiejś prostki, która w jakiś sposób przesyła te informacje, na przykład powiedzmy w celach statystycznych do autora Toriana. No niestety tak się nie stało, niestety. Tak się nie dzieje, także no, zobaczymy tutaj fragmenty kodu, które tak naprawdę no, są bez sensu. Jesteśmy tutaj w głównej procedurze wyszukiwania plików, wyszukiwania oraz impekowania, no i też zliczania tych ilości przeskanowanych plików. Tutaj auto sprawdza, czy Trojan został uruchomiony po raz pierwszy. Jeżeli tak, no to te pliki będą zliczane. Tutaj widzimy zwiększenie zmiennej odpowiedzialnej za trzymanie ilości przed